Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Degą. Część szósta. Jak zmieniała się archeologia? No chyba to już właśnie o czym mówiłam. To znaczy wejście do archeologii innych dyscyplin. Że w tej chwili nie można, i chyba ta większość archeologów ma to przekonanie, że nie można ograniczać się tylko do opisu i badania samych zabytków metodami archeologicznymi, tylko trzeba współpracować z innymi specjalistami. No bo jednak archeologia to są przedmioty i gliniane, i metalowe, i szklane z różnych materiałów. I archeolog nie może być specjalnie, nie może być geologiem, nie może być, poza tym wszystkie metody przyrodnicze, nie może być przyrodnikiem, nie może sam określać powiedzmy charakteru tych szczątków roślinnych czy zwierzęcych. Także w tej chwili no bardzo poszerzył się krąg tych specjalistów, którzy też się troszeczkę, bo to nie każdy specjalista chce się zajmować zabytkami. Także jest to takie dwustronne zapotrzebowanie właśnie na tego rodzaju badania i to się bardzo zmieniło. Tego jak ja zaczynałam, już nie mówiąc o studiach, ale pracę w archeologii, to no, niektórzy badacze właśnie widzieli potrzebę takiej współpracy, ale w ogóle jej nie było, no, nie było możliwości. Także to się rozwijało z biegiem czasu. No i teraz właśnie z tym, że zawsze są archeolodzy, którym nie odpowiada ten sposób pojmowania właśnie pracy naukowej w archeologii. Wolą się ograniczać do jakichś węższych specjalności, no ale to też jest, no archeologia w ten sposób się rozwija, że są różne opinie, różny stosunek do różnych zagadnień. Jak zmieniała się archeologia po 1989 roku? No przede wszystkim są zmiany organizacyjne, prawda, że dawniej jednak archeologia, zresztą nie tylko archeologia, ale też inne nauki były finansowane niejako odgórnie i każda instytucja dostawała swój budżet i mniejszy lub większy i właśnie z tych funduszy były prowadzone i badania terenowe i badania gabinetowe. Natomiast w tej chwili no to źródło finansowania się bardzo zawęziło i to jest chyba podstawowa różnica, że są zupełnie inne, to znaczy są przede wszystkim granty czy jakieś tam okazjonalne finansowanie przez różne placówki, co szalenie utrudnia pracę, bo jednak praca naukowa no, polega na tym, że tu muszą być nakreślane jakieś perspektywy badawcze na dłuższy czas, a to nie może być powiedzmy na jeden rok. Człowiek nie może zaplanować, znaczy może w ciągu roku wykonać jakieś badania, ale jeżeli chce jakieś długofalowe, no to nie mając możliwości określenia źródła finansowania tych planów, no często właśnie się po prostu nie podejmuje tych długofalowych działań. No i to jest duży minus. To jest duży minus i też jeśli chodzi o kadrę badawczą, że w tej chwili nie mając stabilizacji, no też tych badań nie można rozwijać jakoś gruntownie. No bo ludzie, którzy są finansowani jedynie z grantu, no to wiedzą, że przy danym temacie będą 3 lata, 4 lata. No a co potem? Zarówno z punktu widzenia ich, prawda, życiowych jakichś,
potrzeb i możliwości, ale to rzutuje ogromnie właśnie na samą naukę, no bo nie ma, no praca naukowa jednak polega na tym, że jest czasochłonna, jest to praca no, długoletnia. Także no, to jest właśnie bardzo, bardzo niedobry trend i bardzo niedobra zmiana. I tutaj bym głównie na to położyła nacisk. A pozytywne zmiany po 1989 roku? No więc pozytywne to, co właśnie mówiłam już tutaj wielokrotnie, to znaczy rozszerzenie tego pola badań na udział specjalistów z innych dziedzin. I to jest właśnie bardzo pozytywne i to się zmienia stale. Stale właśnie dochodzą jakieś nowe techniki badawcze, także to jest bardzo pozytywne. Jak zmienią się system nauczania archeologii? No więc mnie jest trudno tu odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja no, nie pracuję na uczelni, ani prawda, nie miałam zajęć ze studentami. Rzeczywiście mam kilku doktorantów, miałam, którzy współpracowali tutaj ze mną w instytucie. Także ani nie były to jakieś seminaria, tylko to była współpraca taka jednostkowa, powiedzmy. Też jeśli chodzi, no właśnie te zebrania organizuję w ramach komitetu, no ale to są już, prawda, wszyscy tutaj przychodzą, którzy nie tylko doktoranci, tylko osoby też, które po prostu się zajmują tym badaniami nad szkłem. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No w każdym razie ta współpraca z tymi doktorantami, no to jest na zasadzie, powiedzmy, dyskusji, rozmowy, też zadawania pewnych prac do wykonania, do nauczania, do nauczenia się, i potem, prawda, przepytywanie, ale nie są to seminaria. Z tym, że to jest o tyle łatwiejsze, że ma się większy kontakt z doktorantem, a doktorant właśnie z promotorem i większa możliwość no, wymiany uwag, poglądów i niż jakieś takie zbiorowe właśnie większe grupy, z którymi się prowadzi zajęcia.